Księżyca nie poznamy, czy dostają tytułową księżyca? Jak to ojciec w tamtych czasach? Chce jak najlepiej wydać swoją córkę za mąż. I to na pewno nie za jakiegoś biednego studenta astronomii, choćby nie wiadomo jak był w niej zakochany. Klariusz z kolei przygotowuje i potarebnie maluje różne przedmioty, które pozwolą młodym zaaranżować księżycową krainę w prostym salonie. Wieczorem, kiedy wschodzi księżyc, jest pełnia. Ekliktiko przygotowuje 3 butelki z napojem, który ma udawać księżycowy eliksir. Butelka przeznaczona dla pana Bonafede zawiera silny środek odurzający o działaniu nasennym. Ernesto zaś szykuje się do zagrania swojej wielkiej roli. Co przyniesie rozwój wypadków? Oglądajmy dalej. Viva, 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 viva
Oh,
Nastaje dzień, jak to zwykle bywa. Za dnia wszystko okazuje się zupełnie inne. Środek na swędze przestaje działać i pan Bonafede trochę przytomnieje. Rozgląda się wokół i patrzy, że chyba nigdzie nie poleciał na żaden księżyc. Wciąż znajduje się w swoim salonie, tylko odpowiednio przystrojonym. W świetle dnia zdaje sobie sprawę, że człowiek w masce to nikt inny jak Ernesto, syn jego przyjaciela, którego znał od dzieciństwa, a nie żaden księżycowy cesarz. No dobrze, ale co z księżycowym ślubem? I co z tym dokumentem, który wszyscy podpisali? Otóż...